Czy Państwo pamiętacie, moglibyście podać jakieś nazwiska osób, które, rodzin, które spoczywają na cmentarzach częstochowskich, znanych kamienicach? No bo wiadomo, że do takiego przewodnika trafiają osoby, które czymś się wyróżniły. No, czy działalnością swoją zawodową, czy działalnością społeczną, kulturalną, polityczną i tak dalej, i tak dalej. Czy działalnością niepodległościową. Czy jakieś Państwo potrafilibyście wymienić nazwiska, nie mówię imiona i nazwiska, ale nazwiska rodzin, które spoczywają poza kamienicą na cmentarzach częstochowskich. Pan Witek, widzę, bardzo mocno myśli. Jest jedna rodzina, która wyszła z kamienicy i która ma przedstawicieli na każdym cmentarzu w Częstochowie. Na Okrzyżu Ewangelickiego, który tam gdzieś jest. Czyli na cmentarzu Kule, na cmentarzu Świętego Rocha i na cmentarzu Rakowskim. Kto zgadnie, otrzyma egzemplarz. Nie. Nie. Nikt nie emigrował. Proszę, Pilcowie? Pilcowie albo Jurowie. Blisko. Blisko. Ale przebijają, przebijają się na Rakowian. Nie? Nie. Trzy szanse. Niedaleko, prawie twoi sąsiedzi, ale to dojdziemy do tego. Nie, w Lukowie. Szybko powiedziałem, że trzy szanse były. Zaczynamy. Tak moglibyśmy się bawić jeszcze kilkanaście minut. Zaraz ta tajemnica się rozstrzygnie. Jak pięknie. Proszę? Soner? Nie. Nie. Nie? Jungowie? Jungowie, już padło. Jungowie, ale nie na wszystkich świętach. Też nie, o dziwo nie. O dziwo nie. O dziwo nie. Giedry nie wyniósł się poza Częstochowę. Rodzina nigdzie nie funkcjonowała, tylko w kamienicy. Proszę? Nie. Nie, z nazwisk kolonistów. Giedryk nigdy nie był poza Częstochową to nazwisko. On przyjeżdżał. Zaraz się rozstrzygnie. Padło nazwisko Wielogradek, Wielogradkowie. Nie spoczywa żaden Wielogradek na żadnym z cmentarzy częstochowskich. Nie, Wojciech, ale przepraszam. Jego związki już tu się nie odczuwa, tak właśnie, to jest problem. Ktoś to wyjechał z kamienicy i gdzieś tam robił karierę, tylko rodzina najbliższa wiedziała, ale ludzie, nie było takiej komunikacji. Ale ja nie wiedziałem, że mieszkali, że tylu mieszkali. Choryszkowie, Błaszczykowie, Raków. Dopiero to odkrył człowiek z Częstochowy, mnie o tym doniósł, bo nie czuło się już takich więzi. Ale Bielobradek, Bielobradkowie, o Bielobradkach mamy informację dość szeroką w przewodniku. Dlaczego? Ponieważ syn aptekarza Bronisława Bielobradka, Bolesław, walczył w legionach i w wyniku rany w jednej z bitew w 1915 roku zmarł w szpitalu. No, zakażenie tyfusem i z tego względu nie przeżył. I jest informacja, tak jak wchodzi się na cmentarz, na kulach po lewej stronie jest taki potężny głaz. W 1919 odsłonięto na bazie tego głazu wyryto nazwiska i odsłonięto pomnik poległym częstochowianom, poległym w czasie I wojny światowej, głównie legionistom. I on tam jest na tym, że właśnie Bolesław, Wielogradek. No tu przy okazji zamieszczam krótkie informacje o jego ojcu, o jego braciach, siostrze.
I nazwisko to imiona i nazwisko wielokrotków jest, myślę, dobrze promowane. Bo ta książka znajduje się, tekst tej książki znajduje się na stronach Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej i prezes mówi, że jest bardzo dużo wejść. Zresztą ludzie odzywają się i pytają. To pora na rozwiązanie zagadki. Przerwa. W języku polskim tak się poukładało, że najwięcej nazw jest na literę K, B i S. I to jest ta trzecia litera. Ale dojdziemy do niej. Na S. Blisko. Tak jest. Ale nagrody nie będzie. No. Ale było blisko. Pani i pan. Tak. Egzekwo. Egzekwo? Tak. Nie, to było ułamek sekundy. Ułamek sekundy to już. Ale gratuluję refleksu. To przykłady. Widzowie. Teraz. Wojciech Mielobradek. Lekarz, ginekolog, więzień polityczny, bo więziony w czasach stalinowskich. I został pominięty, tam gdy ktoś szuka, nie. Myślałem, że ktoś szuka go na cmentarzu Kule, bo teraz mówimy o cmentarzu Kule. Nie ma go, nie miałem tylu informacji, dopiero kolega Andrzej zwrócił mi uwagę i sam opracował do drugiego tomu przewodnika po cmentarzu Kule jego życiorys. Roman Blachnicki, który był przemysłowcem w Częstochowie, był członkiem Rady Miejskiej, urodził się w kamienicy w 1883, a mieszkał przy ulicy, prowadził tartak. Był właścicielem cegielni, prowadził tartak przy krakowskiej cegielnie przy krakowskiej, a tartak przy ulicy Przybyszewskiego. Był członkiem Stronnictwa Narodowego i z tego stronnictwa wszedł do Rady Miejskiej. No i takie nazwisko z pewnością znane na literę F. Fazan. Jak? Fazan. Fazan było mówione, ale jeszcze jest na F tak. I. Jak? Vicenes. Vicenes. Ja wczoraj powiedziałem żonie, że jadę na spotkanie z państwem i mówię, wymień mi parę nazwisk ludzi związanych z kamienicą. Ona mówi, no już masz z naszej rodziny. No właśnie, ja pokojarzyłam, nie Choleczkowie, ona mówiła? Nie, z Vicenesami. I związana rodzina nie ze Łebków? Łebków. Rodzina Łebków. Z Łebkami. To Andrzej mi mówił, że Łebków, a ja... Z Łebkami, tak. No i dzięki temu mamy zdjęcia, zresztą niektóre z nich były prezentowane na łamach pisma pod tytułem Korzenie. Co jest następne? Proszę? Jaki biogram jest następny? Józef Vicenes, ach, to już. Radny miejski, ławnik magistratu miasta Częstochowy i właściciel wielu posesji nieruchomości na terenie miasta i bardzo tajemniczy nagrobek na cmentarzu Kule. Bardzo tajemniczy, potężna płyta, no troszeczkę mniejsza niż długość tego stołu, ale niewiele mniejsza, potężna połać. I tylko grób rodziny Vicenesów tam było. Czyli na modłę czeską, o dziwo. Ale, proszę państwa, parę lat temu przejeżdżałem tamtędy, bo to jest przy wyjściu na cmentarza w kierunku ogrodu działkowy, po prawej stronie, prawie przy furtce. Patrzę, a tutaj wymienione nowe płyty granitowe, taka płyta granitowa i tutaj i są imiona, ty niedawno imiona i daty. Tak. Także plus. Bo przeważnie w drugą stronę się idzie. Jak wymieniam płytę, to oszczędzają ludzie na
I no ten, ten, nie, tego też nie będziemy. Na przykład człowieka, który zginął, Karol Schreiber, Springer, który zginął 11 listopada 1918. Wszyscy o nim piszą, że zginął. I kiedyś patrzę, płyta miniona, już pominęli go. Już. Nie, no bo tam, już. Na czym się dorobi? Ficene sobie trzeba by dodać? Ficene sobie? Czym się zajmowali? Na czym się dorobili? I... Na czym się dorobili? Był dyrektorem Towarzystwa Kredytowego za Częstochowy. A to już nie byle co. Współzałożycielem Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego. Później Bank Ludowy. Ale inwestowali w coś. Tak. I w nieruchomości. Ale w wapienniki. I... Też. Wapienniki i... Co jeszcze? Czy wapienniki, czyli wydobywali? No, wypalanie. Tak, tak. A to było budownictwo, no... No tak, tak. Ciekawostka, mieli w rodzinie Paulin. Ale mieli też w rodzinie... No, no. Mieli tu dziewięcioro dzieci, mówię o Józefie, dziewięcioro dzieci. Był ginekolog, był oficer Wojska Polskiego, był urzędnik bankowy, inżynier architekt. Ten inżynier architekt przejął papierów później po ojcu. No i ojca, chcę przepraszam przypomnieć. Józef. Czyli Józefa, potomkowie Józefa. Tak, tak. U nas też ich było kilka linii. No i córki. Jedna była nauczycielką. Następna rodzina. Tak. O której mówiliśmy. Łebków, Wel, Łebkowski. Ale tu nie zmienili. Tu się pozostała. Nie. Jeden z rodziny zmienił. Zygmunt Wilhelm, który został przodownikiem Policji Państwowej i mówi, nie mogę się nazywać Łebek. I zmienił sobie wbrew żonie, bo żona nie chciała, żeby zmieniali nazwiska, a on mówi, a będę Łebkowski. I zmienił sobie na Łebkowski i żona później kupiła sobie z niego, mówi, Łebkoński. Dobra. Tę anegdotę żona mi opowiadała. Bardzo ładna anegdotka. Zginął w Miednoje, tam gdzie parę tysięcy policjantów zostało rozstrzelanych przez Sowietów w 1940. Bratem jego był Kazimierz, właściciel, krawiec, właściciel jednego z najlepszych zakładów krawieckich w Częstochowie. Człowiek, który szył ubrania samemu doktorowi Frankemu, który był znany z elegancji, który zadawał szyku na balach, bo mamy też takie zdjęcia, jak tańczy na balu z żoną Kazimierza. I o doktorze Frankem, ginekologu, dyrektorze szpitala przed wojną Najświętszej Marii Panny można by dużo mówić, ale mamy mówić o Kamieniczanach. I jeszcze tylko powiem, że podobny los go spotkał jak Łebkowskiego, tak. Jak Łebkowskiego, Zygmunta Łebkowskiego. Ten zginął w Katyniu. Według jednej wersji, według innej wersji w innym miejscu, w Archangielsku w 1945, ale nie wrócił ze wschodu. Kolejnym bratem Kazimierza i Zygmunta był Leon Łebek, który prowadził, najpierw pracował w piekarni z Połem, a później sam prowadził jakąś piekarnię w Częstochowie i był znanym działaczem PPS-owskim. I ich bratem był Mieczysław,
żołnierz Legionów Polskich, który spoczywa na kulach za kościołem po prawej stronie. Do trumny włożono mu szablę legionową, mundur. Nie wiem, po co to zrobiono, bo można było inaczej to wykorzystać. Muzealnie. Tak, muzealnie, no ale... gdzieś tam spoczywa i podejrzewam, zardzewiała ta szabla. O Zygmuncie Sędzimierze mówiliśmy. Mm-hmm. Ale w Głównej Alei to też. W Głównej Alei. I była delegacja. Po prawej stronie. Po prawej stronie, oczywiście, blisko kościoła. To świadczy, nie wszyscy tam, obok księdza Wróblewskiego, a ksiądz Wróblewski w 1900 na kulach. Ksiądz Wróblewski w 1934 został uznany ze względu na swoją głównie aktywność dobroczynną. Został uznany najpopularniejszym częstochowianinem. Taki przeprowadzono jedno spis, przeprowadziły taki konkurs, plebiscyt i właśnie Wróblewski wygrał, a obok niego spoczywa Zygmunt Sędzimir. Tu można by dużo mówić o Sędzimirze, o jego aktywności w czasie powstań. Tu przecież utworzył Sędzimir podkomitet obrony Śląska w Kamienicy. Stąd przecież szła pomoc dla powstania. I punkt werbunkowy. Proszę? Punkt werbunkowy był też w Kamienicy, jak trzeba było w potrzebie stawać. Tu wiele się działo w Kamienicy dobrego. I nadal się dzieje. To ładnie. I pierwszy ze Szmidlów, Ferdynand. Socjalista. Działacz niepodległościowy. Urzędnik bankowy. Radny miejski, społecznik. Dużo by o nim mówić. Powiem tylko jedno, że był członkiem organizacji bojowej PPS w czasie rewolucji 1905-1907, nosił mauzer i swoje wspomnienia jako bojowca opisał w 1935 albo 6 w takiej kronice ruchu rewolucyjnego w Polsce. No później był członkiem Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych przed wojną. Dużo by o nim mówić dobrego. No też cierpiał, musiał uciekać poza granice Królestwa Polskiego, parokrotnie zatrzymywany, więziony, ale człowiek, który się nie bał, tam jest w tych wspomnieniach jest opisany pogrzeb jednego z członków PPS i on ochraniał ten, jako bojowiec ochraniał, razem z innymi bojowcami ochraniali ten, i taka jest opisana scena z dragonami, gdzie dragoni naprzeciw wyszli, a oni z tymi pistoletami tylko czekali na sygnał, żeby wyjąć te pistolety i strzelać, ale obyło się bez... Czy w tej samej grupie był wtedy Richter? Tak. To dla odpowiedź na pytanie, dlaczego go nie ma w cmentarzu? Kazimierz Richter, jeden z bojowców też był z Romanowa chyba, z tego co pamiętam się. Tak. Który był członkiem organizacji bojowej PPS. Nie ma go w przewodnikach po cmentarzach częstochowskich, w żadnym przewodniku, ponieważ zmarł. Gdzie zmarł? Bochni. Bochni. Ale co to mówiłeś w jego życiorysie był? Schwytany i zesłany na Syberię podczas jednej z akcji 15 sierpnia 1906 roku, tak zwana Krwawa Środa to był. Roman Szmidla, żołnierz Armii Krajowej, ten spoczywa z kolei na Rocha. Więziony na Zawodziu. A z której idzie ojciec? Jest to mój ojciec? Jest. Syn? Nie ma ojca. Znaczy, na pewno była, ale nie ma ojca. I ktoś mówi tutaj o Pilcach, tak? Pilcowie znani byli z tego, że
mieli co mieli w Częstochowie? Młyn. Młyn. I ten budynek nadal istnieje, jest odrestaurowany i służy, nie wiem co tam się dzieje, gastronomiczne. Ekskluzywne przyjęcia, to jest krakowska 55. Tak. Vis-a-vis wjazdu do fabryki, dawnej fabryki Elaneksu. Jak się jedzie do Galerii Jurajskiej, to... Nie, Adrian? To... On się tam dziwnie się nazywa. Nie. Ona wcześniej jest tam. Wcześniej. Taki wysoki, dwupiętrowy. Tak. Bardzo ciekawe charakterystyczne. Nie wiem. Ale ładnie odrestaurowana. Nie byłem. Ten budyneczek zachowany. W Pilsowie, no, znakomita, tu można by wiele mówić o działalności, szczególnie doktora Stanisława Pilsa. Tylko, że nie mamy powiązania. Nazwisko jest popularne, tak, niemieckie. I nie znaleźliśmy żadnych związków lekarza Pilsa z rodziną z Kamienicy. To też jest w biografiach, w życiu biografisty. Piękna działalność sportowa tego lekarza. Pils z Kamienicy nie był nauczycielem? Ale to tu, a my mówimy o tych, co w Częstochowie robili karierę, tak, wicenesowie. Nie było więzienia, ja nie wiedziałem, że oni mieli takie majątki. No i cmentarz Rakowski. W Rakowie najwięcej kamienic, na Rakowskim. Alfabetycznie. Wanda, Gal, Górnia. Tak. Tak. Rodzina. Na. Tak, w przewodniku po cmentarzu Rakowskim jest jej fotografia. O, syn nam przekazał. Proszę. No. Rakowski jest. Tu są wszyscy. Nie, to chcieliśmy to powiedzieć. Proszę. Jest w tym przyrodniku. To jest z naszej rodziny. Syn też jest lekarzem. Syn też lekarzem. Nie wiem jak... Tak. A nie wiem jak dzieci, bo miałem okazję uczyć córkę i syna. Proszę. Ale nie, wnuków, jej wnuków. Wnuczkę i wnuka miałem okazję uczyć w 42. na 1000-lecie. Kierowała poradnią rejonową w Rakowie w ostatnim groszu. Mieszkała przy Sępułowskiej, przy ulicy Sępułowskiej. Nie wiem, zmienili nazwę Sępułowskiej, czy jest to taka? Nie. Rakowie. Kto jest za liście? I dobiegamy, proszę Państwa, końca. Zostało nam jeszcze dwóch Jungów. Kto tu się upominał o Jungów? Ja się mogę upomnieć. Tak, bo jedna jest pokrewieństwo. O którego Junga Pani by się chciała upomnieć? My wszyscy znamy, ponieważ... Nie, ja tutaj znam z Kamienicy. Ale ci, którzy trafili... No to... Na Raków, na tak zwaną Aleksandrówkę. Aleksandrówka. Na planach jest Aleksandrówka od Aleksandra Junga. Gorzej było w Kamienicy trafić za Junga. To każdy wiedział gdzie. Tak. Ale to jest ta linia. Bo jest jedna linia była. Tylko najbardziej tak, ale ostatnio odwiedziła nas pani, mówi, że Andrzeja nie było wtedy. Tak, szkoda, bo nie wiem jaki. Prowadziła warsztaty na dole u nas w budynku. Warsztaty dla młodzieży i mówiła, że jest z Jungów. I rozglądała się i okazuje się, że nie powiązana z tymi Jungami. To też popularne nazwisko niemieckie. Aleksander Jung, który ma najpiękniejszy grobowiec na Rakowie. Najpiękniejszy, mówię o pięknej strukturze rzeźbiarskiej, o ile motywów wykutych w kamieniu. Jak Państwo będziecie na cmentarzu Rakowskim, wystarczy skręcić, wejść na cmentarz i skręcić w pierwszą alejkę przy ogrodzeniu i wzdłuż tej alejki iść. Patrząc od czasu do czasu w prawo i na rogu alejki, która odbija w prawą stronę, jest
grobowiec Jungów. Naprawdę można stać tam i oglądać długo. A żona z Hartmannów, dobrze? I z Heinrichów. Heinrichów, właśnie. Katarzyna z Heinrichów. Mieli 7 dzieci. On tu się urodził. Tu się urodził. W 1858 roku się urodził w kamienicy i był synem kolonisty Antona Junga. Tak. I cmentarz jest, część cmentarza to była jego ziemia. Anton miał jeszcze drugiego brata Wilhelma, który już miał córkę Franciszkę, która wyszła za Madra. O, to jest ta. Tak, i dalej już tak do, przez no Madra do Blachnickiego i do Choleczku, do mojej mamy. No taki jest zestaw nazwisk, nic nie poradzimy na tym. Piękna sprawa. Oprócz tego, że był prezesem banku, był członkiem budowy, Komitetu Budowy Kościoła w Rakowie. Ale mówiłem o Aleksandrówce. Na mapach istnieje starych nazwa Aleksandrówka. Jaki obszar zajmowała Aleksandrówka, czyli tereny, które należały do Aleksandra Junga? Posłuchajcie Państwo. Ciągnęły się od dzisiejszej ulicy Palmowej, czyli... Do cmentarza ta droga. Tak, to jest Palmowa, czyli przy cmentarzu droga. W stronę ostatniego grosza. Z drugiej strony, aż do podbucza, obejmując wzgórze słynne Błeszeńskie. No. Bo mamy specjalistę, mówi, no jakby chcieliby odzyskać, teraz jest tak modne odzyskiwanie, prawda? To i KFC by mieli, i coś tam jeszcze. A co, przepraszam, co pozostało po Junga w kamienicy? Już nic. Prawda? To jest nieprawdopodobne. Jak się z dystansu patrzy na dzieje rodzin, a w biografistyce tak jest. Tu już nic, tylko tradycja, a kapliczka przed Jungami stoi, prawda? Ale Jungów już nie ma. Albo leży od strony, jak się idzie na cmentarz, to się szuka. Tak. Leży od prawej tej alejki od Junga. Słupowa na część spalenia się albo dzieci. Albo wszyscy pójdziemy za Jungem. No, no tak, tak. Ale już nie ma, prawda? Już... My też, ja nadużywałem tego i mieli mi za złe. Piszę o domu, który ja pamiętam z dzieciństwa, że tam mieszkali, ale tam już mieszkają inni i się denerwują. Ciągle mi przypominają, że tam ktoś inny mieszka. To niestety. No ale taka jest historia, tu nic na to nie poradzi. Proszę Państwa, dzięki Jungowi istnieje praktycznie, gdyby nie jego wkład, zorganizowanie cmentarza Rakowskiego, bo on zakupił razem tutaj z Aleksandrem Bączyńskim, Ludwikiem Trochimowskim, zakupił od Izraela Rosenbauma, właściciela części Błeszna, 3 morgi ziemi, którą następnie przeznaczono na cmentarz parafialny. No tak transportowano tych zmarłych z Rakowa aż na cmentarz Kule. Czy na cmentarz wcześniej, nie, na ten cmentarz stary nie, bo to 84, ale też mogli też transportować. No. Cmentarz Raków jest na terenie Błeszna, o czym my przypominamy historycznie. Cmentarz ale Rakowski jest na terenie, jak sama nazwa wskazuje. Tak wyszło, bo parafia była rakowska, ale cmentarz jest na starym. A Rosenbaumowie nam byli ten majątek na licytacji czy od kogoś i tam siedzieli długo, aż do powojenia, bo jeszcze mieli udział. Ale kto z Państwa jest ciekawy, jak mieszkał Aleksander Jung? Może wybrać się zobaczyć grób Jungów na cmentarzu Rakowskim, a później spokojnie zejść na dół i jak będzie kończyła się już, będzie się kończył chodnik, będzie przejście na drugą stronę ulicy, po lewej, wystarczy po lewej stronie rozejrzeć się i jest kamienica, właściwie dom Aleksandra Junga i zachowany w takim stanie jak lata przed I wojną światową. Oczywiście wiadomo, że tam są wymienione jakieś plastikowe okna, bez podziałów zachowanych, ale jeszcze niedawno był w dobrym stanie
i ktoś tam mieszkał. Mogę to powiedzieć, jeszcze wyczytałem, że to był taki duży obszar, że urządzał polowania. Więc można sobie wyobrazić, że nie był to taki spłachetek ziemi. Tak, był odpowiedzialny, czy był kierownikiem tam polowań na tym terenie. Tam, gdzie Brzosowiak granica jest, bo Brzosowiak się rozrósł niestety, a Błeszno się skurczył administracyjnie za sprawą radnych. Nie historycznie, tylko za sprawą radnych. I zakończę smutną historią. Jaką? O zapaleniu płuc? No tak. Ten Jung, o którym chcę powiedzieć. A nie, ten Jung, to nie. Z powodu tego, że chyba miał kochankę. Ja dobrze pamiętam. Takie smutne. To skończyło. Ale proszę, żonie się to nie podobało. Żonie się nie podobało. A żona była z Dębskich. Dębscy to byli, ojciec jej był właścicielem fabryki wyrobów cukierniczych. Taki był tam jeden z prezesów Towarzystwa Rzemieślniczego. To znana postać. No ale Jung też spod ogona nikomu nie wyskoczył, bo był synem Aleksandra, Mieczysław Jung. No i okazało się, że piękna. Ja był restauratorem. Piękna rodzina. W pięknym miejscu mieszkali, bo w samym centrum Częstochowy. Kamienica kupiecka, ta odrestaurowana około 2006 roku. Po jednej stronie jest kino, tak? A po drugiej stronie jest ta kamienica narożna. To oni tam mieszkali u góry, a na dole mieli restaurację. Przepraszam, to nie była restauracja, tylko cukiernia. Tak, cukiernia, ale. Cukiernia na dole, tam później była restauracja rybna, Jurata jest sklep rybny. Tam gdzie Jurata, tam mieli cukiernię, też dostarczał mu. Ale mieszkali na cukiernię mieszkali. I tam to była ekskluzywna cukiernia, więc spotykali się ludzie z elity. I w pewnym momencie, a miało to miejsce w nocy z 1 na 2 sierpnia 1938, Jung został kilkakrotnie postrzelony z rewolweru przez żonę. Tutaj autor biogramu, Andrzej Kuśnierczyk, podaje za prasowymi doniesieniami policji, że motywy, którymi się kierowałem, nie zostały do końca wyjaśnione. Nie można tak prosto. I nie wiemy, czy ona miała kochanka, czy on miał. Ale jak dokonała tego, to trzeba dopowiedzieć. Jak dokonała? No, ale nie chciała, żeby ją rozpoznano. Kochanek strzelał. Tego już autor przebrała. Nie podał. No. Za mężczyznę, żeby było jeszcze śmieszniej. Żeby zrzucić, żeby ją widziano w tym stroju. Że ktoś inny, nie ona. Dokonała. Krzysztof, opublikuj to na stronie Kamienica Polska i okolice, bo są świetne opisy. No, to świadczy o tym, że kobieta jest zdrowa do wszystkiego. Tak, brawo. Ja czekałem na ten finał tej jakże smutnej. O czym można się było wczoraj przekonać, każdy kto oglądał telewizję mógł zobaczyć, jak pięknie kobiety maszerowały wczoraj. Ach, to tak jest. I tych rodzin jest dużo, ale ja mam jeszcze jedną prośbę i w imieniu obecnych, żeby już opowiedział chociaż jedną anegdotę o tym, jak pracował, ile lat trwała praca nad cmentarzem Kule, nad przygotowaniem tej książki, jaka była promocja i co na tej promocji powiedziałeś, jak cię zapytano, obfitowało te prace w jakieś ciekawe wydarzenia? I wtedy to teatr był pełen, ludzie się nie zmieścili do Teatru Dramatycznego Adama Mickiewicza w Częstowie. Ja chyba po znajomości wszedłem wtedy. Nie wszyscy czytelnicy. Takich promocji już nie będzie. Chyba sobie wszyscy zdajemy sprawę, pani Halinka najlepiej. No, czytelnictwo to nie jest już takie jak żarliwe dyskusje nad książką Sienkiewicza za czasów mojego dzieciństwa. Tłumy ludzi. Owszem, jest Nagroda Nobla, są targi książki, gdzie niektórzy pisarze nagle się czują dopieszczeni, bo ich przywożą, płacą im za to, że przyjechali i podpisywali. Nie będzie już czegoś takiego. A Juliusz przeżył taką historię, oblężenie teatru, wszyscy chcieli nabyć, bo to był pierwszy przewodnik. Pierwszy przewodnik. Częstochowie, uwiecznienie rodzin. No,
To nie zdarza się tak. Ja byłam. To proszę. Nie jesteśmy osamotnieni. No więc Juliusz, co to było z tym, jak pytano, gdzie ty przebywasz, jak dzwoniono do domu? Odpowiedź? Na cmentarzu. Juliusz jest na cmentarzu. To nie była... Wychodziłem, bo ja cmentarz w kule 3 minuty 4 piechotą do, od mojego mieszkania w bloku przy Księżycowej. I wychodzę, sen się pyta, tata, gdzie idziesz? Przybiór się, tata, gdzie idziesz? A ja mówię, tam, gdzie się czuję najlepiej, synu. A żona z kuchni krzyczy, na cmentarz idzie. Także anegdot było sporo, nawet takie paranormalne historie. To jest. Ale to uważamy, że to różne zbieżności. Jedna z pań zadzwoniła do mnie i mówi, wie pan, jak zobaczyłem, bo ja zostawiałem kartki na grobach i przyciskałem, jedna pani mówi, nie odezwałem się do pana, bo pan kamieniem przycisnął kartkę na grobie. No wiadomo, kto przyciska kamieniem i co przyciska na grobach, ale to inna kultura i inne wyznanie. A ja mówię, niemożliwe, bo ja przyciskałem, jeśli miałem czym przycisnąć, to zniczem. I pani mówi, podchodzę i patrzę, list. I mówię, może mąż do mnie napisał. Może ten napisał. Tak, no wiele ciekawych. A my się na próbotek zniczy. W jednym roku byłem na Bornholmie, to tam na cmentarzach znicz w ogóle to jest coś, co... Nie znamy, tak? Oni w ogóle nie znają. Tak. Na przykład jak polski grób tam był i ktoś zapalił na tym grobie ten znicz, prawda, to strasz potem na przykład. Tak? No bo myślę, że pożar. Ale tak siedzimy, wiemy, jak ewoluowały, no nazwijmy znicze. Ja nie pamiętam zniczy z dzieciństwa. Do jak monstrualnych rozmiarów doszły znicze. Kiedyś były świeczki i malutkie światełka. To jest... Nie wiem, czego to jest objaw, ale to długa dyskusja. Biznes. Za większy znicz można więcej wziąć. Znicz o biznes. Proszę. Taki, prawda, tak się nazywał, nie, dokąd prawda, tam jest tylko tak, tu leży mama, tu leży tata, tak napisane jest. Tak? Ale... On wie, tak jak na zdjęciach ludzie podpisują zdjęcia, moja mama, tak? Co to pochował, to on wie. Ale zakazał to nie będzie, na sklepku nie będą wiedzieć. Tak, a czy... Proszę Państwa, gospodarka cmentarna to jest inna sprawa. W sytuacjach związanych z pozyskiwaniem informacji można by długo mówić. Tutaj na niektórych grobach miałem ułatwione zadanie, bo były obszerne inskrypcje nagrobne. Wtedy jeszcze, jak zbierałem informacje, było łatwiej też z innego względu, że książki telefoniczne były rozpowszechnione i telefony stacjonarne, które teraz są już za nimi. Tak. Tylko jak chciałem gdzieś zadzwonić, otwierałem książkę, dzwoniłem. Jak nie wiedziałem, do kogo dzwonić, to wybierałem jak rzadkie nazwisko, to dzwoniłem po kolei i trafiałem. Różnymi sposobami te materiały były gromadzone. A propos znicza, taką historię mi opowiadał, w Rędzinach jest wójt czy wuj? Wójt. Wójt Rędzin. To była okoliczność odsłonięcia nowej płyty nagrobnej na grobie Wiznera, huragana, który zginął tam, taki częstochowski bojowiec z AK, który zginął właśnie w Rędzinach.
I później było spotkanie, on mówi, że coś nieprawdopodobnego. Jak był 11 listopada w Finlandii, w Helsinkach. Bo Finowie w ten sam dzień, co my, odzyskali niepodległość, 11 listopada. Mówi, w każdym oknie zapalone, tak, coś się paliło. Nawet nie wiem, jak to się stało, ale w instytucjach miejskich czy rządowych też były zapalone. Znicze czy świeczki. Świeczki, tak, świeczki, znicze w oknach. Ale powszechne, prawda? Tak, powszechne. U nas się trwa spór, kiedy obchodzić. No. Teraz można na krótko o tych zniczach. Tak się złożyło, że bardzo długo mieszkałem gdzieś pod granicami kraju i kilka razy byłem 1 listopada właśnie na cmentarzu w Austrii, w Szwajcarii, nawet i we Włoszech. Jeszcze nigdzie nie palił tyle zniczy, co u nas. Nigdzie autentycznie. Jeśli symbolicznie są malutka jakieś małe kwiatki, kwiatki, nieszczęsne kwiatki, nieszczęsne kwiatki. Nie te przepiękne nasze świeczki się wypalają. Nie, u nas też jest złożywy. Luką to jest zupełnie co innego. To jest naprawdę, oglądałem. Tylko ona z roboty, tak, to chyba z brązu jest zrobione. Przecież to ciężkie. Przyznaję się sam do tego. Ile wydaje pieniędzy? Nie, ja myślę, że to quasi tradycja. Ale ona się poszła. Ilość odpadów, nie pamiętam, były tylko trawy, świeczki się wypalały. A co pozostaje ze znicza? Ile jest plastik, to jest koszmar. Trzeba by tym przejrzeć. Pan Witek jeszcze chciałby... Bo widzę, że już... Teraz część warsztatowa. Można zadawać konkretne pytania. Ja już skończyłem. Tak. To ja dopowiem. Dziękuję jeszcze. Pan Witek jeszcze chciał wszystko powiedzieć. Z historią bardzo związaną z tą książką, bo właśnie do mojej genealogii. Wiedziałem z opowieści rodzinnych mojej ciotki, która ma teraz 92 lata, prawie niedługo będzie miała, mieszka w Częstochowie, ona mi opowiadała o rodzinie Klafki. Nie jest istotne. Od połowy XIX wieku. Ja mówię, ciocia, skąd ty to wiesz, jak ty się urodziłaś? No tam w którym 20 któregoś roku. A ona mówi, bo ja mam. No ale wiedziała bardzo dużo, że jej prawa, jej babka, prababka, moja to jest praprababka, nazywała się Służanka. Wiedziała to, skąd ja nie wiem, ja nie mógłbym znaleźć dokumentów odnośnie tego małżeństwa, ani małżeństwa, ani... Wiedziałem, że dzieci jak się rodzą, to było, że ona jest ze Służałków, to już było. Natomiast nie mógłbym znaleźć jeszcze nawet aktu małżeństwa wtedy. Nie mówiąc o akcie urodzenia, gdzie ona pochodziła z Siewierza. To było wiadomo, ale aktów Siewierza jeszcze wtedy nie było. Ani w tym, znaczy w archiwum archidiecezjalnym, prawda? Teraz już są. Teraz zresztą jest wszystko w internecie, nie trzeba nigdzie chodzić. A ja wiele lat spędziłem w tych archiwach i tak. Nie wiem, nie wiem. Teraz co? Ja wiedziałem, że Służałek i że miał, ta ciotka mi opowiadała, że ta prababka jej, a moja prababka miała brata. I kiedyś zachodzi na cmentarz Kule, to było na Wszystkich Świętych i dzwoni do mnie. Witek, wiesz co, byłam na cmentarzu i tam w krypcie grobowej, znaczy w kościele świętego Kazimierza jest Służabek. A może to jest ten brat naszej, tej antenatki. Ja mówię, dziecia, no skąd ja mogę wiedzieć, no tego nie wiem. Ale ona mówi, wiesz co, jeszcze jest na drugi dzień, czyli w dzień zaduszny, też tam jest otwarte, lecz ja poleciałem zaraz, rzeczywiście wszystko to tam sfotografowałem i zobaczyłem, no ale nic nie wiedziałem. I wtedy mówię, jak Służałek, jest książka, zaglądam do książki, oczywiście jest Julian Służałek, co
najważniejsze. I co tutaj było? Tak, to on i teraz... No dalej nie wiadomo, czy był bratem mojej tej braci, no skąd, tego nie wiadomo, ale tu była adnotacja, ja sobie pozwolę przeczytać, informacje, że to tutaj ta notka dotycząca Służałka jest, tego i że tutaj jest informacja wnuka Kazimierza Gwoździa. I ja do pana wtedy lecę szybko, czy pan zna Gwoździa. Oczywiście pan powiedział, że to tylko mama może powiedzieć. Bo on był narzeczony mojej mamy. Chyba go zna. On się do tego wyjdzie. A czy on żyje jeszcze? A propos. Właśnie mama się martwi, bo od... 2 lat nie daje znaczy. No on tu przyjeżdżał do Częstochowy i za każdym razem mnie informował, bo miał kamienicę jeszcze, ma. A świetnie się prowadził. I informował mnie, za każdym razem ja się zawsze z nim spotykałem, bo on przyjeżdżał do Częstochowy. Przyszliśmy do kawiarni, no niesamowity człowiek. Niesamowity erudyta, tak. Tak, lekarzem, po prostu lekarzem. Niesamowity, tak, on na symposja jeździł wykłady. Rocznik mają 90 lat, no to musicie państwo wiedzieć. I wtedy ja do tego Gwoździa dzwonię. Czy on coś wie, że jego dziadek miał siostrę. Nie, absolutnie niemożliwe, nie miał żadnej siostry i to jest wykluczone. Ale ja przyjadę do Częstochowy, to porozmawiam. Przyjechał, czy ja mogę wziąć tą ciotkę moją, która tyle informacji ma o tych Służałkach i w ogóle tego. No, porozmawialiśmy, on nic nie słyszał o żadnej siostrze, tych informacji nie może potwierdzać, a ta ciotka jeszcze, co ważne było, że oni mieszkali wtedy we własnej, własna taka miejscowość, gmina tam teraz Tarcza. Oni tam mieszkali i była taka informacja, że no jak to na wsi. Oni jeździli na gdzieś do Częstochowy i zawozili im produkty temu bratu, prawda? Tutaj, no taka chodziła jeszcze informacja. Nic to mówi, nie, nic mi nie mówi, ten Kazimierz Buź mówi, no trudno, no to nie ma i nie ma informacji. Ale mówi, ja jak będę przyjeżdżał do Częstochowy, będę w kontakcie i pojedziemy do Siewierza, wszystko, pojechaliśmy do Siewierza, pokazał mi gdzie mieszkali, tą kamienicę, która już zaprowadził mnie do Żelisławic, gdzie tam miał ten, tutaj jest nawet notka, tam gdzie on kupił ten majątek, ten tak i tak dalej. Także ciekawa historia, a później ja znalazłem dokument, jak się pokazał, przeszły księgi z Siewierza do archiwum archidiecezjalnego, to ja pierwsze, jaką miałem możliwość, to jeszcze to nie wolno było zaglądać do tego, bo to trzeba było opisać, ale ksiądz mi pozwolił w Laźla tego i ja tam znalazłem siostrę. Informację, że ona jest córką tego i tego, Piotra i tego. No i a tu jest przecież Piotra. Ten Julian też jest Piotra. I dzwonię do tego Kazimierza. No mówię, no jest jakaś zbieżność nazwisk, no przecież jest synem Piotra. Moja ta prawka też jest córką Piotra i nie wiem, czy tam było imię matki i nazwisko matki wtedy. W tych moich informacjach być może, że nie było, bo tam już teraz nie pamiętam. Dobra, przyjadę, będziemy dalej. Pojechaliśmy do Siewierza. Tam taki był historyk jakiś, który miał wgląd do dokumentów z kościoła. No oczywiście ja nie miałem, ja tam poszedłem, ale ksiądz mi nie chciał udostępnić nic. Dobrze, że wtedy się ukazały to w archiwum archidiecezjalnym, no to wtedy już jakby pociągnąłem to dalej. Co się okazało? Że on nie miał nawet aktu urodzenia swojego tego dziadka, tego Juliana. Nie znalazł, nikt nie znalazł w dokumentach żadnych tego. Okazało się, że on się urodził w Kromłowie, kiedy ten Piotr, ten ojciec tego Juliana, był jakimś ekonomem, czy jak to nazwać, tam w jakiejś miejscowości tam. I ja odnalazłem teraz, musiałem specjalnie jechać do Katowic, tego, żeby mu wyciągnąć ten akt, bo mnie bardzo to zaintrygowało, że i wszystko się wyjaśniło, że jest, już nie można było podważyć, że jest rodzina i tak dalej, nie? Że to się potwierdziło. Także tylko daj zobaczyć. No właśnie, muszę popatrzeć.
grupa, która jest do przychodzi do nas numizmatych malutek. W każdym bądź razie ja skorzystałem z tej książki niesamowicie dużo, to tak popchnęło moją generację do przodu, że coś niesamowitego. I po to są takie książki. O, właśnie. Po to robimy. A muszę jeszcze powiedzieć, że już o tym mówimy, to słuchajcie swoich rodziców, dziadków i tak dalej. Te informacje, które mi przekazała moja ciotka, ja nie wierzyłem, że ona mi opowiada o XIX wieku. No kto to może potwierdzić? Gdzie? Proszę Państwa, w 90% się to wszystko potwierdziło. Ona mi mówiła konkretnych dat, ale ona ciągłość czasową zachowała. Kiedy się dzieci rodziły w tej rodzinie, kiedy się wychodziły za mąż córki, kiedy się żenili. Wiecie co, że ja dzięki jej informacji, tam już ta rodzina, no wiadomo, rozjechała się gdzieś i nie można już było dotrzeć do tych różnych gałęzi. I ja dzięki tej informacji znowu odnalazłem jeszcze dwie gałęzie w Częstochowie. Bardzo długo szukałem. Nazwisko? To też między innymi telefon jakiś tam i dzwoni jeszcze z tych starych książek. Okazuje się, że jeszcze są. Które 25 Także zachęcam wszystkich słuchania rodziców, a wydobywanie. Nie słuchajcie tego, że ktoś wam mówi tak. Ale nie będę rozmawiał, bo ja nie wiem, tam nie, to nie, ja. Andrzeja. Nie mam informacji. Nie ma, wystarczy czasem jedno słowo, żeby bardzo popchnąć dalej. Myśmy słuchali naszych rodziców, a to nie ma. Tylko żeśmy tego nie dodali. Dziękuję za tak wspaniałe moje. Ale wychodziłem, moja cmentarz kule 3 minuty 4 piechotą od mojego mieszkania w bloku Księżycowej. I wychodzę, jak się pyta, tata, gdzie idziesz? Przybiłby się, tata, gdzie idziesz? A ja mówię, tam, gdzie się czuję najlepiej, synu. A żona z kuchni krzyczy, na cmentarz idzie. Także anegdot było sporo. Nawet takie paranormalne historie. Ale to uważamy, że to różne zbieżności. Jedna z pań zadzwoniła do mnie i mówi, wie pan, jak zobaczyłem, bo ja zostawiałem kartki na grobach i przyciskałem, jedna pani mówi, ja odezwałem się do pana, bo pan kamieniem przycisnął kartkę na grobie. No wiadomo, kto przyciska kamieniem i co przyciska na grobach, ale to inna kultura i inne wyznanie. A ja mówię, niemożliwe, bo ja przyciskałem, jeśli miałem czym przycisnąć, to z niczym. Pani mówi, podchodzę i patrzę, lis. A mówię, może mąż. Może Henryk napisał. Tak, tak. Wiele ci tam.